IWN Nowy Sącz. Nowy Sącz. Region jest nasz. A w studiu goście, panie Barbara i Katarzyna Miernik. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy trzeba będzie iść na pieczarki w tym roku? Mrzy nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. Wciąż czekamy i wierzymy w to, że będą. Panie przyjechały do nas z Wysowej i mówić będziemy o Wielkim Święcie. To już 9. edycja. Tak, 9. edycja, która odbędzie się w najbliższy weekend 1-2 października. Oczywiście w Parku Zdrojowym w Wysowej Zdroju. Czy to od wtedy przed Domkiem Zdrojowym jest ten taki rudy, duży ryc? Tak. Mhm. I on ma oznajmiać wszem i wobec, że wysowskie lasy są pełne rudego rydza. Wysowskie i beskidzkie lasy, bo nie tylko w Wysowej, ale też w okolicznych wsiach, miejscowościach rzeczywiście lasy obfitują w rydze. Ja teraz boję się głośno przełykać śliny, ale sobie wyobraziłam, oczywiście chodzi o kubki smakowe, takie przysmażone rydze na maśle, ale wiem, że panie potrafią z tego grzyba zrobić znacznie inne specjały i właściwie całe ich mnóstwo. To może od razu, a co tam? Już pójdę za ciosem. Poza tym rydzykiem na maśle, co jeszcze ciekawego mogą panie zaproponować? Ja w tym roku pierwszy raz odkryłam smak rydzów pieczonych na blasze, posypanych grubą solą, podbitych odrobinką masła. Ale oprócz tego wyborne są rydze kiszone i żur ugotowane na tych kiszonych rydzach. Rydze marynowane są fantastyczne. Słuchacze tego nie widzą, ale ja przełykam się, bo to mam wrażenie, że wszystkich to dotyka, którzy lubią rydze. Marynowane to także zdrowe, prawda? Bo tam wiadomo, że jest więcej witaminy C, o czym już mówią głośno wszyscy. Kiszone. A, tak. To kiszone, to między marynowanymi a kiszonymi nie ma. Nie, no to świetnie, no to mamy dwa sposoby na rydza do słoiczka. Sposobów mamy 1000. No, i tego się właśnie bałam, słuchajcie. Jak to się zmieścić w kilku minutach, żeby o wszystkim porozmawiać? Czyli i marynowane, i kiszone. Tak, albo smażone. Albo smażone. A takie podbite wiejską śmietaną. To duszone. To już będą duszone, smażone, duszone i no z domowym makaronem. Chodzą dobrze. Ba. Ale nie mylić rydza z kurką, jak rozumiem, prawda? Broń, Panie Boże. Bo kurka, to no właśnie, tylko też żółta i malutka, nie? To jak człowiek wejdzie do rydzy lasu. Są pomarańczowe. I dlatego też podczas Święta Rydza wszystkich zapraszamy na wystawę grzybiarską. Prowadzoną przez Stowarzyszenie na Grzyby, współorganizatora naszej imprezy, bo w czasie tej wystawy można zobaczyć przeróżne gatunki występujące w lasach Beskidu Niskiego i nie tylko, bo grzyboznawcy przewożą też grzyby z zagranicy, na przykład z Węgier, ale pokazują i grzyby jadalne, i grzyby trujące, i grzyby niejadalne, prowadzą całą profilaktykę zatruć grzybami. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy na tę wystawę. Czy to swoisty piknik? Tak. Ale tak naprawdę okraszony, no właśnie, jakimiś wykładami, czy tylko prelekcjami, czy tylko to będzie jakieś takie spotkanie, gdzie czegoś można będzie się przy okazji dowiedzieć? Święto Rydza to impreza edukacyjno-kulturalna. Takie jest założenie i tego się trzymamy już po raz 9. To nie tylko festyn, to nie tylko piknik, ale przede wszystkim nauka przy dobrej zabawie. Mhm. Na przykład w tym roku przyjeżdżają zapaleńcy w temacie podkowców małych i będą opowiadać o podkowcach. Nietoperzach, tak. Nawet można wybrać się do Blechnarki, czyli niedalekiej wsi, do cerkwi, zobaczyć, jak te podkowce wylatują wieczorem przy zmierzchu z cerkwi. O Blechnarce mówi się, że tam to już wrony zawracają. Rzecz w tym, że jest Wysowa, Blechnarka i już dalej nic. Znaczy, granica. No, to tylko mamy pozory. Też inne powiedzenie, ale raczej nie nadaje się na antenę. Ja uważam, że Wysowa i Blechnarka to środek Europy. O! Tak. Ja pamiętam, że panie do tego środka Europy dały się skusić, przyjeżdżając ze środka Małopolski, czyli zostawiając stolicę Małopolski dla Wysowej. Tak, zrobiłyśmy sobie taką małą stolicę Wysowej. I? Nie żałują panie? Jesteśmy szczęśliwe, robimy swoje, daje nam to dużo satysfakcji, a Święto Rydza jest jednym z tych źródeł dobrej i wspaniałej satysfakcji. A przy okazji oddychają panie świeżym powietrzem, myślą sobie, ciekawa jestem, kiedy w Krakowie albo w takim Nowym Sączu na przykład to powietrze choć trochę się poprawi. I pijemy jeszcze wody mineralne. A no ba, to już zazdroszczę, ale spokojnie w sobotę i niedzielę myślę, że nie będę jedyną osobą, która dołączy do tego wielkiego świętowania, bo to dwudniowe święto, tak? Tak. Czyli zaczyna się w sobotę od 8 rano, wyjazdem na grzyby, bryczkami ciągnionymi przez konie huculskie.
a ponad 60 grzybiarzy będzie zbierać rydzę. A skąd wiecie dokładnie, ilu będzie grzybiarzy? Bo to już trzeba było się zapisywać wcześniej? Tak, zapisy zakończyły się jakieś 3 tygodnie temu. No, ja je otwieram wieczorem jednego dnia, następnego dnia rano już mam komplet. Jakoś nie jestem zdziwiona. Ale gdybym tak z koszyczkiem tam się pojawiła i pomimo tego, że numerku mieć nie będę, przypisanego jako jedna z tych 60, to no właśnie, to i tak mogę pójść i z grzybami. I jeszcze wszystkich zawstydzić, bo nazbieram ich na przykład najwięcej, prawda? Też tak może być. Ale już w konkursie pani nie może wziąć udziału. To będę trzymała kciuki za tych, którzy będą mieli ładniejsze rydze niż ja. I rzecz w tym, żeby się tam pojawić, bo mówimy teraz o tych, którzy mogą po prostu tam przyjechać, nawet jeśli się jeszcze nie zapisali. Wszyscy mogą przyjechać. Otóż to, bo będzie sporo atrakcji. Mogą wziąć udział w warsztatach rękodzielniczych, mogą zobaczyć, jakie rzemiosła wykonywane były i dalej są kultywowane na naszym terenie, w naszym regionie. Mogą wziąć udział na przykład w warsztatach tanecznych. Tak. Na te warsztaty również obowiązują zapisy, ale na to jest jeszcze chwila czasu. A co z żołądkiem? Ja tak zapytam, bo skoro mówiłyśmy o tych daniach, to jakoś tak boję się, że jak tam zaczniemy te rydze w koszyczkach oglądać, to będziemy chcieli jakoś się z nimi zaprzyjaźnić. Te rydze to tak naprawdę są pretekstem do dobrej zabawy. Co roku zabawa bywa w różnych tonach. W tym roku 9 Święto Rydza będzie mieć klimat lat międzywojennych. Lata 20, lata 30 są dominujące. I drugim tematem głównym to oczywiście przyroda Beskidu Niskiego. I wokół tych dwóch głównych tematów dziać się będzie wszystko, czyli tańce, koncerty, warsztaty. Wystawa psów rasowych i nierasowych. Mm-hmm. No i wszystko to w plenerze, jak rozumiem, pięknego otoczenia domu zdrojowego, czyli to jest Park Zdrojowy? Park Zdrojowy, tak się nazywa. Mm-hmm. Rzecz tym, nie wiem, czy pani sprawdzała, ale no wiadomo, że długoterminowe prognozy pogody mają to do siebie, że mogą się nie sprawdzić, ale jak na razie w poniedziałek synoptycy na sobotę, niedzielę przewidują okolice 20 stopni i wyżej i ma być słońce. No rydze pewnie się z tego nie cieszą. Ale tak powiedziałyśmy, rydze to tylko pretekst. Zapraszamy wszystkich, którzy lubią świetną zabawę w dobrych klimatach i zapraszamy wszystkich całymi rodzinami. Bo to dziadkowie, babcie, rodzice, dzieci, wszystkich. To taka bardzo rodzinna impreza. No i rzeczywiście piękna miejscowość. Jeśli ktoś z państwa w Wysowej jeszcze nie był, niech się wybierze, bo jak ktoś był, to go zapraszać ani zachęcać specjalnie nie trzeba. Początek w sobotę już od godziny 8, kontynuacja aż do niedzieli, tak? Tak, w niedzielę zaczynamy o godzinie 10. Zaczynamy biegiem, ponieważ można wystartować w drugiej rydzowej dziesiątce, czyli w biegu na 10 km wokół góry Wysota. To jest góra na granicy Wysowej. A będą punkty dodatkowe dla tych, którzy biegnąc będą rozglądali się za rydzami? Oczywiście. Będą punkty dodatkowe za przebranie za rydza. Okej. A imprezę będziemy kończyć wystawą psów rasowych, nierasowych, czyli konkursem na stylizację, na przebranie właśnie utrzymane w latach 20., 30., 20. wieku i oczywiście koncertem również nawiązującym do muzyki dwudziestolecia międzywojennego. A kto będzie koncertował? Już wiadomo? Będzie koncertować grupa z Beskidu Niskiego, Jazz for Friends. Aha, czyli po prostu dla przyjaciół. Tak. Wszyscy będziemy tam przyjaciółmi, rydzów i nie tylko. Czyli zadbacie o to, żebyśmy się świetnie bawili, zadbacie o to, żebyśmy nie chodzili tam głodni, jak rozumiem, bo... Oczywiście. No, czyli właściwie będzie wszystko to, co podczas takiego świętowania z rydzem w roli głównej się dzieje. To 9. edycja, przypomnijmy. Jubileuszowa będzie za rok, ale słuchacze, mam nadzieję, nie każą na siebie czekać aż do jubileuszowego wydania. Zapraszamy, jak panie wspomniały, wszystkich. Najlepiej rodzinami, bo tam się tak dobrze można bawić, tak? Zapraszamy. No to w takim razie tutaj postawimy kropkę i obiecuję, że na antenie Radia RDN Nowy Sącz przed sobotą i niedzielą będziemy jeszcze państwu o tym przypominać. Pani Barbara Miernik i pani Katarzyna Miernik były moimi państwa gośćmi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do zobaczenia.